Tak, to jest nowy samochód. 4 po prostu. Ała. No i dobra. Mega rampa. Mega ramp. Nie chciałem tego czytać. Co to jest? Przeczytałem to za ciebie, na szczęście. Ja takie rzeczy spotykam. Ja takie rzeczy ostatnio spotykam w kuwetach na przykład. No, to prawda, jest taka to bombka i tak. Let's go. To jest pasywka. Teraz. No, a ty tylko chyba na początku. Na początku chyba, no. Pierwsze sekundy. No, już dostaję, tutaj widzę. Nie, jeszcze dalej jesteśmy na ducha. Dalej są, dalej z duszek. I już przestaliśmy. Bartek, duszek, pan duszek. Bartek by powiedział co innego. Naszego przy... A, nieważne. O, właśnie, ląduje na tym. O, mojego przyjaciela serdecznego. Pam, ja nie wiem, puszka, ja. Spam puszka. O, kurczę, pieczone na mnie. Niech cię pampu. No, ale mi pampu. Niech cię pampu gryzie. Dla mnie najzabawniejsze było to, jak powiedzieliśmy Bartkowi, że ej, ale nie może tak mówić. No jak to nie? Przecież to nic złego. Tak, co? Nie, no można. No i teraz uruchomiłby ci się zawodnik, który powiedział, no i widzisz, kiedyś można było, więc było lepiej. Aha. Kiedyś można było. A za teraz to próbujesz się dostosować. Bo mainstreamowe media. To jest osoba, która naprawdę próbuje się dostosować. Tak, ja na pewno. No, tak. Trzeba to 100%. Tak. No, wiadomo, mainstreamowe media. Można po prostu mieć. Łeb na karku. Łeb na karku, inne światło. Tak to się nazywa. Trochę taki bardziej normalny. Wydaje się. Okay. I nieskrajny, jakby... Ej, powiem tak, ja... nie mogę samolotem latać! Jak to się mówi, jebie i lewo, myszką i prawo. Leć. W sensie... To prawda, można myszką latać, tak. O! Ale ktoś tu... O, dobra, musisz przytrzymać, lewy i tak, i latujesz, no. Dobrze, zdążymy w jeden przycisnąć. Próbuj. A to ja bol mnie palnął! Ta. Także mówię, wracając, równo, jebie skrajne lewo i prawo. Dokładnie, to jest najlepsze, co możesz, wiesz, tak. Najlepsze miejsce, w którym możesz być. I po prostu. Nie musisz przymykać oka tak. Na rzeczy. Aż bym cię, kurde. I dzięki temu uważam, że podejmując własne decyzje o swoich poglądach, a nie, że ktoś za mnie podejmuje, uważam, że moje poglądy są bardziej słuszne i bardziej logiczne przez to. Wierzę. Ale nie będziemy się nad tym roztkliwiać. Może wrócimy, do formatu będzie EDWD. EDWD i tam będziemy się bardziej roztkliwiać, być może na takie tematy, ale wątpię. Bo szkoda szczępić ryja i rozmawiać z kimś, jak próbujesz. Nie, czekaj. Zdajemy sprawę, że nie jesteśmy osobami, które... Nie, bo ja chciałem tylko dopowiedzieć jedną rzecz. Do dyskusji wejść. Nie, bo nie o to chodzi. Ja bym wszedł tylko w dyskusję taką, podając naprawdę bardzo konkretne przykłady. Tylko mnie najbardziej boli kultura dyskusji takich osób, właśnie... które... Nie, bo nawet to, że wiesz, tam gdzieś na przykład, nie wiem, nazwą mnie jakoś, wiesz, brzydko czy coś, to jakby to, tam wiesz, walić to. Ale to, że ty zdajesz sobie sprawę, dyskutując na pewne tematy, że mi chodzi masz tylko o jedną... mniej wiedzy, a druga strona, ta, która pisała ostatnio, mam wrażenie, że sobie nie zdaje sprawy, że oni ma jeszcze tak nie mniej wiedzy. Gumają, no mają jeszcze mniej wiedzy. Czemu we mnie wierzysz, chłopcze? Nie, i chodzi mi tylko o to, że tam jest bardzo niefajna, jak to się nazywa, taka... bardzo niefajna taka narracja mówiąca. Maniera, nie mówisz tak jak my, nie znasz się. Aha. Albo no to... robisz coś, nie mówisz tak jak my. Czyli robisz coś, jesteś... Robisz inaczej niż ja, jesteś zły. Ale wiesz, no tak, no o to chodzi, no nie znasz się, czemu się odzywasz, lol, ale czemu w ogóle... Nie znasz, co? Czemu nie jacyś... możesz powiedzieć, masz zamkniętą mordę, zamykają nie, mordę. Nie, tak, nie możesz się odpowiadać, bo to jakiś jesteś jakimś tuberkiem tam, a przecież wiadomo, że oni są poważnymi politykami, którzy codziennie rano wchodzą na strony internetowe i czytają to, co ludzie chcą, żeby czytali tak naprawdę. Ale... No ale cóż, kto jakby, mam tylko nadzieję,
żadna ze skrajności nigdy nie dojdzie do jakiejkolwiek władzy. To prawda. Tego życzę jakby... Bo skrajność, jak to mówi tak? sama nazwa, jest tak. skrajna. Bo i mówimy tutaj o obiektywnym, czyli... obiektywnym stwierdzeniu, że coś jest skrajne, a nie, że dla kogoś to jest codzienność. Bo... Istnieje taka mądra sentencja, człowiek inteligentny zmienia zdanie. To prawda, można zmienić zdanie, tylko nie wtedy, kiedy ktoś ci każe. Pisze, że zmienia zdanie, ale zmienia to zdanie co tydzień, dwa i rzuca ci różne, wiesz, różne... A co jest jeszcze śmieszniejsze? W jedną stronę, w drugą, co tydzień, nie? I mówi, no bo ja już nie jestem tą samą osobą, co A co jest jeszcze śmieszniejsze? To jest różnica w porównaniu, jak ktoś na przykład miał... te 20 lat, a ma 28, to może faktycznie zmienić podejście, zdanie, przeżyć trochę. To raz, a dwa, o cholera. A dwa, że jakby ta sama osoba dosłownie w tym samym miejscu pisze dwie zupełnie skrajne rzeczy i potem jak się je cytuje, to no mówi, tak. a, no faktycznie, złapałeś mnie. I w takim momencie jakby dalsze argumenty takiej osoby są już w tym momencie podważone w całkowicie, ponieważ ona sama nie wie, o czym mówi. To jest przejaw braku jakichkolwiek kompetencji. Da się tak i nie, już nie wspominając w ogóle o, mówię o kulturze dyskusji, która zawsze jest, nie wiem, nie mówisz jak my... Podaj choć jeden argument, podaję całą masę. Dalej, ale podaj dalej jeden argument. Oj. A, no to... musisz ty napisać, nie możesz podesłać po prostu. Nie chcesz tracić swojego cennego czasu na jakieś durne. Nie, bo ale ja pamiętam, że. Słuchaj, a jeżeli można, odpowiesz na przykład na jeden i mówisz, że. No ale będzie reszta coś, jest. Reszta odbite, jest. Odbite nie, reszta stary. Jest. Nie mówię i piszę, że reszta nie ma sensu odpisywać, bo działa na podobnych zasadach. O, blisko było. Na podobnych zasadach to jest. Aha, no wiadomo, no to nie odpisujesz mnie, no tak. Kiedy piszesz trzy razy, że to zapraszam na Discorda, tam możemy podyskutować dłużej, rozpisać się, nie wiem, nie będzie mnie banować za cytaty waszych ludzi, YouTube. No, ale wiadomo, tak ale... skrajne osoby, ale wiadomo, ale... Jak ja bym zaczął cytować te rzeczy, to bym mógł dostać bana na YouTubie. Ale wiadomo. Pomogę wypisz chyba. Mi, wypisz mi. Ale wiadomo, tutaj wiesz, chodzi o to, że to absurd. To absurd, go nie absurd. Czy wy porównaliście? Tak. Jezus Maria, to jest takie typowe... Ech. Najgorsze radykalne osoby są w momencie, kiedy nie wiedzą, że takie są. Tak. I mówię to, się zgodzę z tym, że wolałbym rozmawiać z osobą, która jest radykalna, wie o tym i możemy I na przykład... potrafi dyskutować i potrafi dyskutować i na przykład możemy się odwoływać na przykład do jej sumienia, to co mówiłeś wcześniej, Hogaty. Tak, a nie na przykład z osobami... Możemy się nie zgadzać w kwestiach, ale... A nie z osobami, które jedyne co potrafią mówić to mnie nie obchodzi, to nie jest to, mi chodzi o aspekty ekonomiczne. Oko, tutaj coś... No tak, ale... Jest tak... A ja to nie są skrajne opinie. A wiecie o tym, że generalnie, że oprócz tego, że w paczce z tą fajną, w cudzysłowie, która też nie jest kapitalna ekonomią i doprowadziłaby pewnie do jeszcze większej ruiny, ale już no, nie wydaje mi się to, byłoby w pakiecie jeszcze inne fajne rzeczy, Katoliban i inne takie tam. No dużo, no mówię, to są tak skomplikowane moim zdaniem rzeczy, bo ich jest mnóstwo po prostu. No tak. Że tak a tam jest szybkie... Mnie, oprócz śmieszkowania zwykłego, jak niektórzy to robią na TikToku śmieszkują, a my sobie śmieszkujemy na odcinku. Cytując no tak. Tyle. Bo my nam nie wolno, bo my na YouTubie nie znamy się i nie mówimy. Tak, i nie mówimy o takich rzeczach, bo wiadomo, że... Nie wolno nam się odzywać. Mnie ciekawi bardziej, co to znaczy, że się znasz. Jak śledzisz jedną osobę, nie, która ja mówi pamiętam. Rzeczy i powtarzasz jakby nie, ja. Te same rzeczy, czy to jest, że się znasz? Śmieszne czy jest jeżeli to. Słuchasz codziennie na przykład, dzień w dzień, czytasz tak. różnych źródeł, słuchasz... Ale, czekaj, bo tak, na podcastu na ten wywiadów, ale jeżeli, na, ja ale się zastanawiam się też... Odnosisz. Ja się zastanawiam, no to już w ogóle, ale ja się zastanawiam, czy znanie się to jest wtedy, kiedy... Na przykład, starasz się jakieś nie do końca podane tam źródła, że o, gadasz jak pewna stacja telewizyjna, jedna czy druga. I wcale tego nie robisz, bo ja osobiście nie oglądam telewizji od, nie wiem, mniej więcej jakichś 7 lat, jakoś mniej więcej, i czerpię informacje z różnych źródeł w internecie. I mówię, równo trzeba jebać i lewo i prawo skrajne. Czy ja jestem bardziej obiektywny i się trochę bardziej znam w porównaniu do człowieka, który podsyła mi na przykład dosłownie całą
cały program wyborczy, który jest na jakiejś stronie, zajebiście skrajnie prawicowy i mówi, no patrz, przeczytaj sobie. Ja też bym mógł założyć partię i powiedzieć na przykład, że od dzisiaj każdy dostaje podwyżkę 15 tysięcy dolarów na przykład i kto by mnie z tego rozliczał? No mogę sobie tak zrobić, no bo nikt mnie z tego nie rozliczy, póki tego no nie zrobię, a tam no są takie... No strona by się zamknęła sama. Tak. Miał takie, bo my nie mówiliśmy o tym, że usuwamy, że tak, no podatki usunęliśmy, ale opłaty to jest inne słowo przecież i na innych zasadach działa. Plan to jest... No także Shepard wam pokazuje, jak to mówić o czymś, mówiąc, że nie będziemy o tym mówić. Mówiąc, tak, no tak, ale no to też prawda, nie, bo po prostu mnie triggerują takie rzeczy, jakby. Ja wiem, to jest, bardzo nie lubię, jak ktoś... Ja się na live bardziej, bo to jest taka luźniejsza forma trochę niż jednak. Ja się bardzo po prostu triggeruję, jak ktoś robi kurwę z logiki, w sensie mnie to tak, jakby, Ja w ogóle zawsze w takich momentach uważam, że nie, ktoś troluje po prostu. Ja nie wierzę, że naprawdę ktoś może mieć takie... Ja bardzika może strącić, bo on sam się strąciłem, Sam się strąciłem, już tak zostaw mnie. O, umijam, bo to ja bol zobaczyłem. A, bo ja mam 14 milionów... 14 milionów 600... Nie, Bomber, też się odezwij czasem, coś powiedz. O, widzę ten samolot, jednak to ja... Samolot! O, tak, może... Tak może zrobić, tak może zrobić, bardzo ładnie. Dzisiaj tak robimy. Ja szukam Sheparda, no, żeby palnąć Sheparda, no to żebyś pierwszego nie znalazłeś, palnął. Ewidentnie. Też Jabol Bomber możesz palnąć Shepardzika. To bym ja? Najgorzej bym się późno nazwa wyświetla strasznie. No tak, no tak. Ale wiadomo, że Shepard się nie będzie pucował, że to on. No oczywiście. Przynajmniej liczę, że wy się będziecie pucować, żeby was nie palnąć. O, no i kurde, nie, ten samochód jest do dupy, ciężko z nim jedzie. Jakiś, no tak, jedziesz z nim teraz. Kurczę, lecę, a żartowałem. Takim, co to jest, coil? A, Veni, Vini. A to mamy ten sam, czy masz inny? Nie, no, ten sam. Veni, Vini. A to jest Easy nowy chyba. To jest, tak, to jest nowy samochód. Po prostu. Ała. Ale mnie wydupił. No, ładnie. Ale mnie wydupił. I możecie na przykład teraz tego pierdolnąć. Nie zdążę niestety. Ale możesz spróbować. Dostałem już samolocikiem na łeb, oklep od Diabola. Zresztą ja wypadłem też, spoko. Także się bardzika możecie walić na łeb. O, wypadłeś faktycznie. Tak. Dobra, trzeba to niestety zrobić. O, ty szmato! Bez podkręcania tutaj. O, wypadłeś mnie, no. O. Teraz Hagatego! Jeszcze nie ma! Jesteś! No nie ma mnie jeszcze! Jesteś! Teraz dopiero jest. Nie! O, akurat jak ale jak możesz... Dobra. Nie, no a kto będzie miał, żeby zrobić tutaj lupa tym samolotem? Jak lupa samolotem? No tutaj tego lupa, co się wjeżdża. Ale po co? No to zrób. W sumie. O, wypadłem! O. Bicie Shepardzika! On jest pierwszy. No i do dziury. No nie. Nie. Co mówiłeś o tym samochodzie? No, jest taki, że. Źle są te skoki jego wyliczone, jakby. Nie wiem, jak to nazwać. No kurwa, wypadłem! No, on będzie boli ten samochód. Cicho! Cicho! Dobra, żyję. Ale chłop krzyczy. Chłop krzyczy. No krzyczy. O Jezu, ja muszę w ogóle wypowiedzieć umowę na internet. Tak, to prawda, ale tylko na internet? Czy na coś jeszcze masz? Nie, tylko internet. W sumie, no tak, jedyne za co płacę tak naprawdę. Tak, ty, Bomber abonament. Chyba pierwszy jest. No tak. Tak. Walcie go na łeb. Jezu, jabol. Dawno i nieprawda. Walcie Bombla na łeb. On się nie odzywał. O, to jest ten moment, kiedy Bombel doznaje faktu, że jak się przestajesz odzywać, to trochę masz więcej skupienia. O nie, jak można to wygrać. Dobra, przejechałem. Uczy się. Bombel pierwszy. Nie, właśnie mam internet, muszę wypowiedzieć umowę niestety. Znaczy tam... Tamten internet tam jest 30x30, w sensie uploadu, downloadu. A. Jakby... Przynajmniej symetryczny. To prawda, czy download... Nie to co, wyborcy.
Nie, nie, zostaw, zostaw. 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 Gadamy teraz na internecie, żeby. To był żarcik właśnie, Nie, bo właśnie 30 na 30. Wydaje mi się, że 30 downloadu chyba będzie git, nie? W sensie. Zależy, czy bitów, czy bajtów. Megabitów. Dlaczego to z jakiej myślisz? Bitów, błagam cię, chłopcze. Znaczy, jest tak, że... Bo upload dla mnie jest tak naprawdę najważniejszy, no bo to są streamy slash... Tak. Upload, nie no, ja mam, to jest upload, który jest większy niż ja tutaj mam, a tutaj mam 20, tak. Bo ja tu mam 20 na tym aktualnie. Nie, no, jesteś pierwszy przecież, co? Nie, Shepard, dobra. Przeleciałem go, znaczy... I także upload jest spoko, a, tylko po prostu jak będziemy grać kiedyś, to po prostu będzie mnie tak czasami mnie zetnie po prostu, no i tyle. Ewentualnie dłużej będziesz pobierać. No, ewentualnie dłużej, tak. Pobrać gierki. Tak, będę musiał zostać, więc nie jest źle. Najważniejsze, mówię, dla mnie był upload, więc nie jestem, bo w tamtym mieszkaniu, o którym ci... W ogóle w tamtym mieszkaniu, o którym ci mówiłem, w sensie tam od mojego tego byłego współlokatora, no to jest tylko wszystko spoko, tylko jest bezprzewodowy i ograniczony. Ja tak sobie policzyłem, w ogóle tam jest 500 chyba giga za chyba 7 dych, czy coś takiego tam w tym LTE, czy coś takiego, już tam 5G, już nie pamiętam. Proszę? Z na kartę internet chyba. No bezprzewodowy, tak, no on jest z ograniczeniem po prostu, w sensie, że masz modem jakby. Jak masz kartę, to możesz się kupić taki router normalny. Tak, no to właśnie dalej, o to chodzi, no o to chodzi. To dalej jest bezprzewodowe, o to właśnie chodzi. Nie fajnie. Nie, on jest właśnie niefajny, nie, a właśnie bezprzewodowe... Każdy bezprzewodowy jest bezprzewodowy, no i tyle, no nie wiem, czego... Tak, każdy bezprzewodowy i on czasami po prostu... No mobilny, no to jest to samo, no. To w dalszym ciągu, to jest nie po przewodzie i jest niestabilny, tak, i jest troszkę gorsze, to raz, znaczy... I dla mnie najważniejsze było to, że kurde bycie szmato... że są ograniczenia, tak, że są ograniczenia. Ja tak sobie w ogóle policzyłem, że ja wysyłam przecież... Bardzo dużo. Po 260 giga miesięcznie, jakby z filmów, czy nawet pod 300 podchodzi, jak na dwa kanały robię, więc... No tak, jak na dwa kanały robię, teraz daily, no to się nie ma trochę co dziwić. Właśnie ty już z żabę przeszedłeś, nie? Nie, właśnie doletuję do dołu. Teraz. Dla mnie personalnie 30 jest bardzo dużo, ale mam na przykład ziomka, co ma 1 giga. Ale ja mam... Ale co? Mam na przykład ziomka, który ma 1 gigabit, nie? No i to już jest... Oho, dzięki. Witam. Pomogłem. Ale ma asymetryczny 1 giga, czy po prostu Orange 1 giga? To jest światłowód jakiś taki... Lokalny może. No, zajebiste są te lokalne. Właśnie dzisiaj widziałem w ogóle taką... widziałem dzisiaj w ogóle ofertę, jak wychodziłem z bloku, że właśnie jakiś tutaj nowy jest dostawca internetowy, taki właśnie jakiś prywacz po prostu sobie zrobi przełącza. Jezus Maria, no... No ceny jest... Jakby tam jest 1 giga bita, no, w sensie downloadu i chyba to jest w ogóle symetryczne też, czy coś takiego? Nie, no nie pamiętam, jest za 72 zł miesięcznie, taki Jezus Maria. Przecież to jest internet za nic. To jest normalna w miarę oferta za 1 giga chyba w tym momencie. Tak, ale to jest, ale właśnie o to chodzi, że jak robisz... Ajajaj, blisko było. Ale jeżeli to robisz... To się już? Nie, jeszcze mam chwilę. Jeżeli... Nie, no masz ostatnie te, więc... jeżeli robisz prywaciarza. Nikt cię nie palnie. Jeżeli, chyba że wypadnę sam, jeszcze jest taka opcja. Jeżeli prywaciarz, bo prywaciarz jakby... Prywaciarzowi nie zależy na tym, żeby aż tak cię ruchać na siano, więc... No szczególnie jak na przykład masz wspólnotę mieszkaniową, no tak, albo tak, coś tak, takiego, tak, że tak, tak. Robicie, no to... I dlatego na przykład jakieś Orange czy inne takie, ten tak... średnio bardzo. Moim skromnym zdaniem oczywiście to nie jest to, że tutaj kogoś, nie wiem, dyskredytuję, po prostu uważam, że... Tak. Na górę? Tak jest. Walczysz bordo! Nie no jak? Tak ja już lecę dawno. Nie wiem, z samochodami, czymkolwiek. Aha. Nie. Chłopaku. Walczy go na łeb. Latające samochody. Nie. Latające kuta... Co? Oh.